Nie znajdziesz pasji, zadowalając się małymi rzeczami, żyjąc poniżej tego, co naprawdę jesteś w stanie osiągnąć. Ten przywilej, który dzisiaj otrzymałem, chciałbym wyrazić kilkoma słowami do Was, ponieważ z większością Was miałem okazję się zobaczyć. Z większością nawet z Was miałem okazję popracować na warsztatach pod nazwą Talentowskaz. Zobaczcie, dzisiaj mamy czas rozpoczynających się wakacji. Jak zupełnie co innego znaczy to słowo Talentowskaz w podróży, którą mam nadzieję się udacie. W podróży na wypoczynek. Aby popatrzeć na siebie z innej perspektywy, co dane nam było zrobić na warsztatach, wierzę, że w kolejnym kroku stworzymy strategię Waszego rozwoju i wierzę, że też pójdziemy jeszcze krok dalej i uruchomimy program mentorski. Mam talent, tutaj proszę, mój talent. Gra na tubie, instrument muzyczny dęty, bardzo fajny, bardzo ciekawy. Gram na nim od roku i 6 miesięcy, więc niedługo stosunkowo, ale jest to moja największa pasja. Z chęcią ją spełniam. Co tydzień właśnie na próby chodzę, 2 razy w tygodniu są. Sam program dotyczy rozwoju i potencjału ludzkiego, który ja nazywam talentem, i trochę innej perspektywy spojrzenia na siebie, na swoje umiejętności. Bardzo często, szczególnie dorośli ludzie, mówią: czy myślisz, że mając te lata, które mam, ja nie zdaję sobie sprawy, jaki mam talent? Ja zawsze odpowiadam bardzo prosto, że absolutnie zdajesz sobie sprawę już dosyć wcześnie w życiu, czym ten twój talent jest, ale nie zawsze masz wystarczająco wiedzy i umiejętności, aby rozwinąć pewne punkty, które są kluczowe, aby ten twój potencjał, ten twój talent wydobyć z siebie na zewnątrz, aby nauczyć się nim służyć innym ludziom. Kolega napisał do mnie raz, że nie możemy się spotkać tego danego dnia, bo on na próbę do orkiestry idzie. A ja się pytam, jaka orkiestra w Przemyślu jest? A kolega mi odpowiada, że jest taka jedna właśnie orkiestra, on tam chodzi i gra na instrumencie. Ja mówię, że no fajnie, bardzo dobrze, sam bym chciał na instrumencie grać, ale dopiero na starość, no bo aktualnie to szkoła, obowiązki w ogóle. A on mi wtedy mówi, że na starość to nie ma sensu, bo już nie będą te same palce, nie będą te same płuca, a ja chcę grać, to muszę teraz, w tym momencie. Zdecydowałem się. Na jedną próbę poszedłem, spodobało mi się, zostałem, jestem, gram. Pozwolono mi nawet zagrać dzisiaj na końcu roku szkolnego, to był dla mnie wielki zaszczyt, więc muszę powiedzieć, że opłaca się nowe rzeczy odkrywać, bo wcześniej nie miałem wcale kontaktu z instrumentami dętymi, więc to jest wyjątkowa dla mnie rzecz, że tak znikąd ta pasja się pojawiła i tak się rozwija bardzo prężnie i że ludzie doceniają tą moją grę, bo naprawdę dużo wkładam to siły i dużo serca i bardzo dużo pasji i też ten mój talent ciągle rozwija. Wiadomo, Stany Zjednoczone mają swoją Dolinę Krzemową, ale Polska może mieć swoją Dolinę Krzemową gdzie? W Przemyślu. I dzięki udziałowi w tym programie znajdziecie swoje mocne strony, odkryjecie w sobie tą pasję, dzięki której osiągniecie sukces w swoim wymarzonym zawodzie. Pamiętajcie, każdy z Was na tej sali jest absolutnie wyjątkowy. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.